Dzień dobry Państwu. Witam Państwa serdecznie na 12. ostatnim w tym roku posiedzeniu Seminarium Wolniewiczowskiego. Dzisiejsze spotkanie będzie miało strukturę nie dwoistą, tylko troistą, chociaż bez symetrii ostatnia część będzie krótka. No, jak zwykle w pierwszej części referat, w drugiej części dyskusja. Zachęcam Państwa o przygotowanie pytań, a w tej części trzeciej, wieńczącej, no jakieś krótkie z naszej strony, to znaczy strony zarządu fundacji, podsumowanie tych 12 spotkań. I to wszystko na dzisiejszym spotkaniu ma się zmieścić. Za chwilę oddam głos panu Karolowi Błaszakowi, który jest dzisiejszym prelegentem. Przypomnę tylko, że występuje pan Karol w roli podwójnej. Z jednej strony asystenta profesora Zygmunta, a z drugiej strony w imieniu własnym, z własnym komentarzem do zagadnienia. A zagadnienie brzmi Wolniewicz, a Szkoła Lwowsko-Warszawska. Słuchamy, oddaję głos panu Karolowi Błaszakowi. Szanowni Państwo, rozpoczynam referat. Pan profesor Okłowski wskazał już na dzisiejszy temat, czyli Bogusław Wolniewicza, Szkoła Lwowsko-Warszawska. Najpierw przedstawię tezy profesora Jana Zygmunta. Profesor Zygmunt rozpocząłby referat dotyczący dzisiejszego tematu od cytatu z profesora Wolniewicza, w którym mówi on o sobie, jak również o samej Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Cytuję. Nie wywodzę się z tej szkoły, ani się do przynależności do niej nie poczuwam. Pomimo tej konstatacji, czy też autocharakterystyki, uwagi profesora Jana Zygmunta do przedmiotowej kwestii przenika pytanie o zakotwiczenie twórczości Bogusława Wolniewicza w tradycji Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, a więc wskazanie tego, co profesor Wolniewicz zawdzięcza szkole, co od niej przejął. Profesor Zygmunt wymieniłby tutaj. Po pierwsze, analityczny sposób filozofowania i analityczną metodę badania i konstruowania pojęć z pomocą logiki. Na przykład następujące eseje Bogusława Wolniewicza stanowią doskonałą egzemplifikację. Ewolucja, rewolucja, o pojęciach fanatyzmu i tolerancji, uwagi o reizmie, hermeneutyka logiczna, o pojęciu kłamstwa i zasadzie prawdomówności, o definiowaniu sztuki, hedonizm i obowiązek. W tym ostatnim artykule ukazana jest, jak się wyraził profesor Wolniewicz, logika w akcji. I było to wyrażenie, którego profesor Wolniewicz użył w liście do profesora Jana Zygmunta. Po drugie, zastosowanie metody aksjomatycznej w algebraicznym ujęciu teorii sytuacji, które w pracy profesora Wolniewicza pod tytułem Logic and Metaphysics było ujęciem finalnym. Wiadomo, że metody algebraiczne były w Szkole Lwowsko-Warszawskiej eksponowane. Czyniono z nich użytek w szeroko rozumianej logice i semantyce. Wolniewicz po wieloletniej pracy nad logicznym, metafizycznym, ale i metaforycznym traktatem Wittgensteina doszedł do układu aksjomatów, a więc i teorii aksjomatycznej, która ma rozświetlić czy też rozwikłać całą metafizyczną treść traktatu. I po trzecie, podobny sposób uprawiania historii logiki charakterystyczny dla innego czołowego przedstawiciela Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, Jana Łukasiewicza. Ilustracją talentu analitycznego Bogusława Wolniewicza w tym zakresie artykuł o sensie i znaczeniu zdań, w którym profesor przytacza poglądy reprezentantów szkoły, to jest Ajdukiewicza i Suszki, w kontekście własnych rezultatów badań nad podstawowymi dla swojej filozofii pojęciami semantycznymi i ontologicznymi. To jest semantycznym pojęciem sensu i znaczenia oraz odpowiednio ontologicznym pojęciem sytuacji oraz bloku ontycznego, rozumianego jako zbiór sytuacji współmożliwych. Profesor Zygmunt wskazuje ponadto, że dobrym tropem interpretacyjnym dotyczącym relacji łączących Bogusława Wolniewicza ze Szkołą Lwowsko-Warszawską jest analiza tekstów, jakie napisał profesor o poszczególnych przedstawicielach szkoły. Mowa tutaj o tekstach dotyczących Kotarbińskiego, Tadeusza Czeżowskiego, Romana Suszki oraz Mariana Przełęckiego. Profesor Zygmunt podkreśla, że gdy Wolniewicz mówi o nich, mówi też o sobie, również o swoim stosunku do Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Przykładowo w szkicu dotyczącym jednego z mistrzów Bogusława Wolniewicza, a więc Tadeusza Czeżowskiego, poprzez charakterystykę tego filozofa przedstawiona jest pośrednio charakterystyka samej szkoły. Świadczą o tym słowa Wolniewicza.
Czeżowski wszedł przez Twardowskiego, założyciela szkoły, w wielką tradycję filozoficzną. Tradycja ta biegnie od Brentany przez scholastyków do Arystotelesa, a jej praźródłem jest Sokrates. Żywiołem tej tradycji jest logiczna analiza pojęć, a jej głównym narzędziem definicja realna. Profesor Zygmunt zmodyfikowałby to ostatnie twierdzenie w ten sposób, że analiza ma doprowadzić dopiero do sformułowania definicji realnej i ukazania tak zwanej istoty rzeczy. Bogusław Wolniewicz określa dalej, iż według Czeżowskiego definicja realna może przybierać też postać definicji aksjomatycznej, to znaczy definiującej dane pojęcie nie wprost, ale w uwikłaniu, poprzez poszczególne aksjomaty. Bogusław Wolniewicz przyjmował taki właśnie pogląd, że definicja aksjomatyczna również może być adekwatną definicją pojęcia. Profesor Zygmunt wskazuje tutaj na niezgodność w obrębie samej szkoły lwowsko-warszawskiej, przywołując pogląd najbardziej znanego w świecie przedstawiciela tej szkoły, jego, który uważał, że nie można obejmować pojęciem definicji układu aksjomatów, który ma tłumaczyć dane pojęcie pierwotne zawarte w tych aksjomatach, ponieważ układy aksjomatów mają różne modele, a więc nie stanowią jednoznacznej charakterystyki pojęć pierwotnych, ani nie dostarczają wglądu w ich istotę. Profesor Tarski był tu nawet bardziej radykalny i wskazywał przy okazji dyskusji o pojęciu prawdy, że nigdy nie był w stanie zrozumieć, czym jest istota pojęcia. Ta obserwacja profesora Zygmunta podkreśla, iż w szkole lwowsko-warszawskiej istniały różnice co do zakresu jednego z głównych narzędzi analizy filozoficznej, a właściwie co do jego rozumienia. To jest co do definicji samego pojęcia definicji. Poproszę teraz o wyświetlenie pierwszej planszy, czyli schematu podziału. Szkołę lwowsko-warszawską oraz Bogusława Wolniewicza łączyło przede wszystkim szerokie zastosowanie logiki w filozofii, tak zwana tendencja jasnościowa. Jak mówił profesor, tyle jest nauki w filozofii, ile jest w niej logiki. Można więc powiedzieć, odwołując się do słynnego schematu podziału współczesnej filozofii profesora Wolniewicza, podzielonej na cztery części, że profesor Wolniewicz oraz Szkoła Lwowsko-Warszawska znajdują się po lewej stronie schematu, przecinanego pionowo przez stosunek do logiki, nazywanego łącznie racjonalizmem lub też filozofią analityczną. Uwagi profesora Zygmunta, w szczególności teza o korzystaniu przez profesora Wolniewicza z analitycznej metody konstruowania pojęć, przejętej z tradycji szkoły, zainspirowała mnie do przygotowania referatu właśnie szczególnie pod kątem przedstawienia tej analitycznej metody, wypływającej z dorobku Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Przechodzę teraz do swojego referatu. Posłużę się przy tym najnowszą literaturą dotyczącą badań nad szkołą. To jest pracą zbiorową z roku 2020 pod tytułem Antyirracjonalizm. Metody filozoficzne w Szkole Lwowsko-Warszawskiej oraz pracą z tego samego roku profesor Anny Brożek pod tytułem Analiza i konstrukcja o metodach badania pojęć w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. W obu tych pracach wskazuje się, iż analityczny sposób uprawiania filozofii przez reprezentantów szkoły opierał się na trzech głównych metodach. Poproszę o planszę drugą. Metodą najbardziej rozpowszechnioną była analiza konkretnego pojęcia, która w rezultacie doprowadzić miała do utworzenia adekwatnej definicji tego pojęcia. Po drugie, była to tak zwana metoda parafrazy i trzecia metoda, tak zwana aksjomatyzacja. Co do metody pierwszej. Analiza pojęć polegała najczęściej na rozbiorze zastanej definicji na części, a następnie na zrekonstruowaniu właściwej definicji pojęcia. Czeżowski nazywał tę metodę opisem analitycznym i zalecał, aby materiał wyjściowy analizy był jak najskromniejszy i odwoływał się do jednego przykładu. Materiał do analizy pojęcia nazywany jest w literaturze dotyczącej szkoły korpusem analizy. Przykładowo dla analizy pojęcia sprawiedliwości takim korpusem analizy może być definicja pojęcia sprawiedliwości w słowniku języka polskiego. Drugim krokiem w metodzie analizy pojęć stosowanej w Szkole Lwowsko-Warszawskiej było wyznaczenie kategorii ontologicznej analizowanego pojęcia. Określenie, czy przykładowo sprawiedliwość jest rzeczą, stanem rzeczy czy też własnością. W wyniku analizy filozof proponuje hipotezę definicyjną, czyli w sytuacji idealnej przedstawia bardziej trafną definicję pojęcia niż zastana definicja wyjściowa. Druga metoda, metoda parafrazy, polega na przekładzie analizowanej tezy filozoficznej z jednego języka na język bardziej sformalizowany, czyli na przykład z języka naturalnego na język logiki formalnej.
Celem parafrazy jest ustalenie wartości logicznej danej tezy filozoficznej, wyrażonej w języku naturalnym, dzięki uprzedniemu ustaleniu tej wartości w języku logiki formalnej. Trzecia metoda związana jest z budową całościowych teorii filozoficznych i ma zapewnić ich niezbędną ścisłość, w szczególności zagwarantować wynikanie tez z aksjomatów. I tutaj moja pierwsza teza, rozwijająca tezę profesora Zygmunta. Mianowicie Bogusław Wolniewicz korzystał ze wszystkich trzech powyższych metod doskonalonych w Szkole Lwowsko-Warszawskiej i sam je doskonalił. Teraz przedstawię dowody tezy i poproszę o wyświetlenie planszy trzeciej, dotyczącej definicji kłamstwa. Najpierw dowód na stosowanie analizy pojęć w duchu szkoły. Na przykładzie definicji kłamstwa opracowanej w artykule o pojęciu kłamstwa i zasadzie prawdomówności. To jest w filozofii wartości 4. Najpierw profesor Wolniewicz ustala korpus analizy pojęcia kłamstwa poprzez przyjęcie klasycznego łacińskiego określenia kłamstwa jako wypowiedzi wbrew myśli, czyli niezgodnej z przekonaniem. Następnie przetwarza to określenie w definicję równościową D1. Kłamać równa się mówić nieprawdę. Profesor wskazuje, iż ta klasyczna definicja jest nieadekwatna i zastępuje ją własną definicją ciaśniejszą D2. To jest kłamać równa się mówić nieprawdę w sytuacji, gdy należy mówić prawdę. Mamy tutaj pod tym względem korpusu klasyczne zastosowanie opisu analitycznego Czeżowskiego. Możliwy najskromniejszy korpus analizy, czyli jedna klasyczna definicja wyjściowa. Mamy następnie ocenę tej klasycznej definicji. Jest za szeroka. Mamy też nową propozycję definicji. Co bardzo istotne, Wolniewicz nie traktował definicji jako fetysza. Zwracam uwagę na fragment z filozofii wartości 3. Cytuję. Definicje bywają pomocne, ale wtedy, gdy są zakotwiczone w jakiejś teorii przedmiotu, o który chodzi. Jedynie bowiem teoria może rozjaśnić pojęcia pierwotne, do których koniec końców wszelka definicja się odwołuje. Znakomite zastosowanie tej procedury widzimy właśnie u Wolniewicza w dalszej analizie problematyki kłamstwa, gdy już mamy powyższą adekwatną definicję D2. Profesor wskazuje, że co prawda kłamstwo definiujemy jako wypowiedź nieprawdziwą w sytuacji, gdy należy mówić prawdę, ale ta definicja nadal nie powie nam, kiedy należy mówić prawdę. Definicja nie jest od tego. Od tego jest teoria, można by rzec, prawdomówności, której ta definicja kłamstwa jest tylko częścią. Kluczowym elementem teorii prawdomówności jest natomiast zasada prawdomówności, opisywana w dalszej części tekstu, która to zasada określa dopiero również wyjątki, tak zwane kontratypy, a więc to, kiedy w istocie można mówić nieprawdę. W innym tekście profesor wprost podkreśla, że wstępnym zabiegiem jasnego, jakiego zwykle dokonujemy, by zorientować się w labiryncie logicznym, jest ustalenie kategorii ontologicznej, w której dane pojęcie się mieści. W tekście tym chodziło o pojęcie wartości. Po dokonaniu analizy z zastosowaniem symboli formalnych wskazane zostaje, że wartości to zawsze możliwe stany rzeczy. Taka jest ich kategoria ontologiczna. Poproszę teraz o planszę czwartą. Jeśli chodzi o metodę drugą, metodę parafrazy, dowodem zresztą jednym z wielu, na jej stosowanie jest wykład o aksjomacie Elsenberga, zawarty właśnie w filozofii wartości 5 post factum. Najpierw profesor przywołuje treść aksjomatu Elsenberga poprzez zacytowanie słów autora Kłopotu z istnieniem. Następnie dokonuje pierwszej parafrazy jeszcze w obrębie języka naturalnego i zapisuje aksjomat Elsenberga swoimi słowami w ten sposób. Jeżeli wiemy, że coś powinno być, to powinniśmy też chcieć, żeby było. Potem następuje kolejna parafraza na język deontycznej logiki modalnej. Aksjomat może zostać zapisany w języku tej logiki na dwa różne sposoby, co już ujawnia trudności filozoficzne z nim związane. Tych trudności byśmy nie zobaczyli wprost, gdyby aksjomat nie został przełożony na język logiki formalnej. Dopiero ta formalizacja pozwala na ujawnienie, iż w aksjomacie Elsenberga przyjęty jest jako założenie tzw. intelektualizm etyczny, czyli przekonanie, że to rozum pobudza wolę do działania, a nie odwrotnie. Widać to dopiero wtedy, gdy przełoży się aksjomat na tę formułę logiczną. Profesor Wolniewicz zwracał uwagę, że istotny może być nawet taki detal, jak inne rozstawienie w danej formule logicznej operatora powinności. W tym przykładzie symbolizowanego wielką literą O. Parafraza pozwala więc ujawnić założenia filozoficzne twierdzeń.
Proszę teraz o planszę piątą. Dowodem na stosowanie przez profesora Wolniewicza trzeciej metody aksjomatyzacji jest szereg artykułów o różnorodnej tematyce. Przykładowo przywoływany już artykuł pod tytułem Hedonizm i obowiązek, który zawiera cały osobny aneks logiczny zawierający układ aksjomatów. Teorią opartą na aksjomatach jest również ontologia sytuacji Wolniewicza, gdzie na początku pracy przyjmuje się i opisuje 11 aksjomatów dotyczących pojęcia pierwotnego tej teorii, to jest pojęcia sytuacji elementarnej. Profesor Mieczysław Omyła nazywa ontologię sytuacji Wolniewicza filozoficznie zinterpretowaną aksjomatyczną teorią matematyczną. I tutaj moja teza druga, odchodząca poza te trzy metody pierwotne z Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Profesor Wolniewicz używał jeszcze co najmniej dwóch innych narzędzi znanych w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Dowód. Po pierwsze posługiwał się często w swoich analizach narzędziem w postaci typologii pojęć ostrych, wyraźnych i jasnych. Przykładowo w artykule o pojęciach fanatyzmu i tolerancji pierwsze z tych pojęć, pojęcie fanatyzmu, zakwalifikowane jest jako pojęcie wyraźne, ale nie ostre. Pojęcie wyraźne oznacza, że na pewno znamy jeden taki stan rzeczy, który określimy fanatyzmem, jeden taki stan rzeczy, którego na pewno nie określimy fanatyzmem. Natomiast nie jesteśmy w stanie określić, czy każdy stan rzeczy podpada pod to pojęcie, czy też nie podpada. Stąd właśnie nieostrość tego pojęcia. Proszę teraz o wyświetlenie planszy ostatniej, szóstej. Drugie narzędzie zostało prawdopodobnie przejęte od mistrza Czyżowskiego, ponieważ gdy Wolniewicz je stosuje, odsyła zwykle do jego pracy główne zasady nauk filozoficznych. Chodzi o tak zwane przydawki modyfikujące i determinujące. Przykładowo wracając do tematu pojęcia kłamstwa. W określeniu kłamstwo grzecznościowe, stosowanym na przykład do sytuacji, w której wyrażamy fałszywe zadowolenie z faktu otrzymania niechcianego w istocie prezentu, wyrażenie grzecznościowe jest tak zwaną przydawką modyfikującą. To znaczy nie zacieśnia zakresu pojęcia kłamstwa, ale modyfikuje pojęcie kłamstwa tak znacząco, iż kłamstwo grzecznościowe w ogóle nie jest kłamstwem. Cytuję profesora Wolniewicza. Tak jak król pikowy stali kart, nie jest królem. Teraz odniosę się do filozofii merytorycznej Szkoły Lwowsko-Warszawskiej i tutaj moja teza trzecia. Teza ta brzmi, nie ma tutaj dobrego modelu porównania z filozofią merytoryczną profesora Wolniewicza, ponieważ reprezentanci szkoły przejawiali różne poglądy w zakresie filozofii merytorycznej. Schodząc jednak o stopień niżej, profesor Jan Woleński w swojej monografii o szkole podkreśla, że bodaj jedyną globalną koncepcją filozoficzną, to jest systemem filozoficznym, powstałym w obrębie szkoły, był reizm Tadeusza Kotarbińskiego. Porównajmy go więc z filozofią Bogusława Wolniewicza. Reizm to system filozoficzny, który w swojej wersji ontologicznej uznaje, że istnieje tylko jeden rodzaj bytu. Rzeczy rozumiane jako ciała, które z kolei są rozumiane jako trójwymiarowe bryły materialne. Reizm jest więc rodzajem materializmu, monizmu oraz nominalizmu. Istnieją tylko indywidua. Według profesora Wolniewicza bryły materialne są to w istocie tak zwane kompleksy z traktatu Wittgensteina, a więc rodzaj faktów, tyle że faktów prostych. Posługując się obrazowym przykładem profesora, przysłowiowa miotła to fakt. To fakt, że szczotka jest wbita na kij, przy czym szczotka i kij też są faktami, tyle że prostszymi niż sama miotła. Tak więc reizm nie tyle byłby wprost sprzeczny z ontologią Wolniewicza, ile po prostu zbyt ubogi, jako zawierający tylko pewne proste fakty, jakimi są ciała materialne, czyli właśnie te kompleksy w rozumieniu Wittgensteina. Zakreślając jednak kontrast pomiędzy reizmem a ontologią faktów, pamiętajmy wciąż o wspólnocie metody, o tej tendencji jasnościowej. Stąd na koniec cytat napisany przez Wolniewicza po śmierci Kotarbińskiego. Przeszkodą, i tu mój dopisek, przeciwko filozofii irracjonalnej był natomiast sam reista. Tutaj profesor Wolniewicz z wielkiej litery wskazuje na Kotarbińskiego. Ten wielki pan polskiej filozofii. On gwarantował własną swą osobą, że póki jest, filozofii tej nic naprawdę niedobrego przytrafić się nie może. Standard będzie utrzymany. Podsumowując. Bogusław Wolniewicz stosował szereg metod i narzędzi praktykowanych w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Można postawić hipotezę,
że między innymi poprzez bezpośredni wpływ dydaktyczny Czerzowskiego szkoła była dla profesora źródłem rzetelnej metody filozofii. Z drugiej jednak strony źródło inspiracja merytoryczna była inna. Był to przede wszystkim traktat Wittgensteina i filozofia Henryka Elsenberga. Jak to określił sam profesor Wolniewicz. Traktat Wittgensteina jest to dzieło, które zaważyło na moim życiu. Nadało mojemu myśleniu trwały kierunek i ton. Nie ono jedno, ale ono najbardziej. Traktat ustawił mi mój azymut filozoficzny. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy. Aż mi żal naprawdę, że tak przez tydzień mordowałem pana Karola. Mordowałem go bezustannie, żeby skracał, ograniczał się. Bałem się mianowicie, że nie wyjdziemy z gąszcza tej problematyki i tych wszystkich tez, które się pojawiły. No wywiązał się wyśmienicie ze sprawy. Aż się prosi, żeby tutaj rozmaite uzupełnienia padły. No myślę, że pan Karol ma w zanadrzu rozmaite dodatki do swojego zgrabnego 20-minutowego referatu. Bardzo proszę, czy mamy jakieś sygnały od słuchaczy? Mamy tylko jeden sygnał. Tak. Na razie zachęcamy do zadawania pytań i zabierania głosu. Pan dr Jędrzej Stanisławek napisał: proszę ode mnie przekazać gratulacje referentowi. Nie mam okazji uczynić tego osobiście. Bardzo dziękujemy. Ja również bardzo dziękuję. Panie Karolu, coś, co pan wyrzucił z musu, a co aż się prosi, żeby zostało powiedziane. Panu jeszcze oddajemy głos. Tak, co ja wyrzuciłem. Ja chciałem jeszcze wskazać na tę istotę właśnie filozofii profesora Wolniewicza przede wszystkim. To jest fragment, który jest ujęty w książce profesora Rzeczy i Fakty. To jest mianowicie przekład bardzo krótki w tych Rzeczach i Faktach dialogu Platona Te Aitet. Tam to był przekład w tłumaczeniu Henryka Elsenberga. To też się wiąże jakoś z reizmem właśnie. I ten cytat moim zdaniem z Platona no, idealnie definiuje filozofię profesora Wolniewicza i samego Wittgensteina. Cytat. Elementy są nie do ujęcia przez rozum. Są niepoznawalne. Można je tylko spostrzegać. Poznawalne są dopiero układy i one też mogą być przedmiotami prawdziwego mniemania. Czyli cokolwiek o kształcie świata mogą nam powiedzieć dopiero zdania, a nie same przedmioty, nawet przedmioty materialne. To znaczy te przedmioty muszą być rozumiane również jako fakty. Dopiero kiedy zostają ujawnione w zdaniu jakimś, no to wtedy one mówią cokolwiek o kształcie tego świata. To jest bardzo ciekawe tutaj, bardzo ciekawe twierdzenie. Profesor Zygmunt wskazywał jeszcze na cytat z profesora Jana Łukasiewicza, który profesor Wolniewicz bardzo lubił. Ten cytat odnosi się właściwie do istoty i logiki i semantyki, ponieważ profesor Łukasiewicz za Fregem uznawał, że znaczeniem zdania jest wartość logiczna tego zdania. I że istnieją tak naprawdę tylko dwa przedmioty, do których odnosi się zdanie. Istnieje wyłącznie prawda albo też fałsz. Tak się zastanawiałem, czy profesor Wolniewicz by przyjął takie twierdzenie. Myślę, że jednak nie, ponieważ profesor Wolniewicz inspirował się tutaj traktatem Wittgensteina i wskazałby, że znaczeniem zdania jest raczej sytuacja. I takie też twierdzenie rozwijał w swojej filozofii profesor Roman Suszko, który też może być zaliczony do późnej generacji szkoły lwowsko-warszawskiej. Tutaj trzeba wskazać, że Frege powiedzmy wstawił te dwie wartości, ponieważ chciał jak gdyby zabezpieczyć ontologicznie samą zasadę niesprzeczności. To znaczy musi istnieć w logice zasada dwuwartościowości, a więc jasne jest, że zdania mogą odnosić się tylko do prawdy i do fałszu, ale to jest trochę za mało. To znaczy zdanie odnosi się albo do sytuacji możliwej, a zdanie prawdziwe odnosi się do sytuacji faktycznej. I to jest też taka różnica trochę między poglądem jednego z reprezentantów Szkoły Lwowsko-Warszawskiej Łukasiewicza i poglądem innego z reprezentantów Romana Suszki. I myślę, że profesor Wolniewicz przyjąłby raczej przyjmował ten drugi pogląd w swojej filozofii. Mam jeszcze tutaj bardzo ciekawą sprawę, ponieważ często profesora Ajdukiewicza tak przeciwstawia się profesorowi Wolniewiczowi, wskazując, że profesor Ajdukiewicz był swego rodzaju relatywistą, dlatego że przyjmował taki, może nie tyle relatywizm, ale powiedzmy, mam tutaj taki przykład, który wskazuje, że też nie do końca można tak powiedzieć, ponieważ profesor Ajdukiewicz w jednej ze swoich prac wprowadził znaczenie sprawiedliwości
i podzielił tę sprawiedliwość właśnie na takie dwa podznaczenia, powiedzmy. Na sprawiedliwość miłosierną i na sprawiedliwość w sensie ścisłym. Moim zdaniem takim punktem łączącym właśnie profesora Wolniewicza z profesorem Ajdukiewiczem byłaby ta sprawiedliwość w rozumieniu ścisłym. Ponieważ według tej definicji profesora Ajdukiewicza sprawiedliwość w sensie ścisłym oznacza to, że sprawiedliwie postępuje ten i tylko ten, kto wyświadcza każdemu należne mu dobro i należne mu zło, zaś nie wyrządza mu ani dobra, ani zła nienależnego. Weźmy przykładowo pod uwagę tę definicję sprawiedliwości przy okazji rozważań profesora Wolniewicza nad zasadnością legalności kary śmierci. Natomiast sprawiedliwość miłosierna to można powiedzieć trochę mniej, ponieważ oznacza ona, że sprawiedliwie w tym sensie miłosiernym postępuje ten i tylko ten, kto wyświadcza każdemu należne dobro i nie wyświadcza nikomu nienależnego zła. Natomiast o należnym złu nie ma tutaj w ogóle mowy. Czyli jest to takie założenie, całkowite założenie, że unikamy cierpienia w sensie najszerszym. Jeszcze jedna kwestia, która różnicuje i szkołę lwowsko-warszawską i profesora Wolniewicza jako podmioty stojące razem po jednej stronie, a na przykład koło wiedeńskie po drugiej stronie. To jest przyjmowanie istnienia sądów syntetycznych a priori. Oczywiście tak jak u Kanta. To znaczy, że sądów, które rozszerzają naszą wiedzę, a nie pochodzą w ogóle, albo też nie pochodzą w przeważającej mierze z doświadczenia. Źródłem ich jest tak naprawdę taka naturalna skłonność człowieka do ujęcia istoty rzeczy. Szkoła lwowsko-warszawska również w większości przyjmowała istnienie sądów syntetycznych a priori. No właśnie taki przykład powołuje profesor Wolniewicz u siebie, że cytryna nie jest niebieska, to jest powiedzmy zdanie empiryczne, dlatego że cytryna jest żółta, też to jest zdanie empiryczne. Ale coś, co jest żółte, nie jest niebieskie i to już nie jest zdanie empiryczne. To jest zdanie syntetyczne a priori, które może być stosowane nie tylko do cytryn, ale do wielu innych przedmiotów. I był jeszcze jeden świetny przykład profesora Wolniewicza. Jaś jest synem Jana i Jaś ma połowę chromosomu wspólną z Janem. Jeżeli przyjmiemy zdanie, że Jan jest ojcem Jasia, no to zdanie Jaś jest synem Jana jest typowym zdaniem analitycznym. To jest po prostu odwrócenie poprzedniego zdania. A jeżeli przyjmiemy takie zdanie, Jaś ma połowę chromosomu wspólną z Janem, no to to nie jest zdanie analityczne, ale to też nie jest do końca zdanie empiryczne. Ponieważ jasne jest, że jeżeli ktoś jest biologicznym ojcem, powiedzmy, no to wtedy jego syn dzieli połowę chromosomów z nim. A koło wiedeńskie w zupełności odrzucało zdania syntetyczne a priori, ponieważ wprowadzało taką demarkację dzielącą zdania wyłącznie na analityczne, które są a priori, to są zdania logiki, matematyki, oraz wyłącznie zdania empiryczne a posteriori. I też demarkowało całkowicie taki obszar pomiędzy filozofią a nauką, czyli pomiędzy metafizyką de facto i nauką, a szkoła lwowsko-warszawska nie odrzucała problemów metafizycznych. I tu jest tak. Dziękuję bardzo. Oddamy na pewno jeszcze głos panu Karolowi. Tymczasem pojawiły się głosy. Pojawiły państwa. Się głosy, komentarze i pytania w kolejności pojawiania się. Pan Maciej Gaming również napisał, że jest pod ogromnym wrażeniem referatu. Przyłączał się tutaj do pana doktora Jędrzeja Stanisławka. Teraz pytanie zadane przez pana Roberta Kumanka. Jakie było stanowisko Wolniewicza wobec etycznej teorii spolegliwego opiekuna Tadeusza Kotarbińskiego? Ja bym powiedział tak, że te teorie trzeba osadzić trochę bardziej w szerszym kontekście naturalizmu profesora Kotarbińskiego, ponieważ profesor Kotarbiński był takim naturalistą etycznym, czyli wskazywał, że wartości mają jednak jakąś swoją podstawę w biologicznym życiu człowieka. I ta teoria spolegliwa. Ja myślę, że profesor Wolniewicz, powiem szczerze, że nie kojarzę takich wypowiedzi konkretnych oceniających, ale myślę, że profesor by nie podchodził tutaj do końca krytycznie, natomiast jednak profesor Wolniewicz brał podstawę swojej etyki też od profesora Henryka Elsenberga raczej. I tutaj tego, czego nie było u profesora Kotarbińskiego, to tych wartości perfekcyjnych. Czyli wartości, które są jak gdyby niezależne zupełnie, czy to od jakichś interesów, czy też nawet odwagi, powiedzmy odwagi dla życia innych ludzi danej wartości. Bo dla profesora Kotarbińskiego najważniejsze było to, co ważne. To jest przykładowo najważniejsza praca lekarza według profesora Kotarbińskiego, bo ona ratuje życie i ona właśnie zachowuje zdrowie, czyli to, co jest najważniejsze. A profesor Wolniewicz również by powiedział, że to jest bardzo ważna rzecz, ale są takie wartości też na przykład jak honor, które są takie
bardzo być może abstrakcyjne na pierwszy rzut oka, ale one jakby pochodzą trochę z zewnątrz tego świata. Tak jak Wittgenstein mówił, że etyka jest transcendentalna, czyli wartości są wprowadzane jak gdyby z zewnątrz do świata i nie każde wartości opierają się o tę wartość supremum, czyli to, że życie jest najważniejsze. To na pewno Bogusław Błoniewicz odrzucał, że życie jest najważniejsze. To tak bym może odpowiedział. Ja bym tutaj zabrał głos, bo to wydaje mi się niezwykle jest ważna sprawa i ona stanowiła no, ciężki orzech do zgryzienia dla samego profesora Błoniewicza. Uświadomił sobie, pewnie sobie to przez wiele lat uświadamiał, że dwie wielkie osobowości można ze sobą zderzyć. Z jednej strony Henryka Elsenberga, z drugiej strony Tadeusza Kotarbińskiego, którego miał, to pan Karol o tym wspominał, ja chcę to podkreślić, no, za największą postać szkoły lwowsko-warszawskiej. Profesor Błoniewicz napisał taki artykuł, przypominam, bo pewnie państwo go znacie, w trzecim tomie Filozofii i Wartości jest artykuł zatytułowany Kotarbiński a Elsenberg, czy odwrotnie, nie pamiętam już kolejności, właśnie zderzający dwa typy osobowości. No i teraz rzecz najważniejsza. Profesor zajął tutaj stanowisko takie, że to jest sprawa absolutnie nierozstrzygalna. Kto tutaj stoi wyżej, a kto stoi niżej. Rozmaite walory można tym dwóm postaciom przypisywać, tak samo rozmaite wady czy przywary. Natomiast generalnie to są jakieś uosobione dwie zasadnicze postawy człowieka względem życia. No, tę postawę elsenbergowską, profesor tam buduje typologię, określa taką postawę jako autocentryczno-perfekcjonistyczną. I tutaj taką jeszcze większą figurą od Elsenberga byłby Błażej Pascal, zdaniem Błoniewicza. Natomiast po drugiej stronie stoi właśnie Tadeusz Kotarbiński, no ze swoją postawą życiową. Ta postawa życiowa, dlatego tutaj mówię o postawie życiowej, jest czymś szerszym, czymś, co zawiera w sobie postawę filozoficzną także. Więc Tadeusz Kotarbiński określony został w tej typologii, w artykule przedstawionej jako heterocentryk, czy postawa heterocentryczna i eudaimonistyczna, to znaczy nie na perfekcję nastawiona, tylko na szczęście czy na dobro no, ludzi na zewnątrz własnej duszy, bo Henryk Elsenberg na perfekcję był nastawiony swoją własną, wewnętrzną, własnej duszy. No i tutaj takim symbolem historycznym, chyba największym, nikogo większego profesor nie wskazuje, tej samej drogi czy sposobu nastawienia do życia byłby Konfucjusz. Więc moja odpowiedź byłaby taka, nie chcę tutaj za dużo gadać, bo trzeba by teraz się zastanowić, jak ulokować profesora Błoniewicza. On byłby jakimś typem osobnym, ani nie stojącym po stronie Konfucjusza i Kotarbińskiego, ani po stronie Elsenberga i Pascala, to byłby jakiś odrębny typ, ale krótko odpowiedziałbym tak, że to jest spór nierozstrzygalny. Takie typy nastawień ogólnych względem życia się pojawiają. Akurat te dwa są no, szacowne, bo jest jeszcze tam wyróżniony taki podły typ, mianowicie autocentryczno-eudaimonistyczny. No to profesor, jeśli dobrze pamiętam, powiada, że to jest zwykły egoizm i że to jest takie zwykłe nędzne ludzkie bytowanie. Natomiast ten konfucjański i ten paskalowski, no to są takie typy zacne. Więc taka by była moja odpowiedź. Uważam, że to było bardzo ważne pytanie, to jest bardzo ważna kwestia. Bardzo proszę. Następna wypowiedź pana profesora Zubelewicza, już zgłoszona wcześniej, ale sądzę, że jak najbardziej nawiązująca do tego, co było mówione przed chwilą. Pan profesor Zubelewicz pisze, Elsenberg jest przedstawicielem intelektualizmu etycznego w wersji normatywnej. Rozum nie kieruje wolą, ale powinien ją kierować, według Błoniewicza. Czy panowie mają jakiś komentarz do tej wypowiedzi? Całkowicie się zgadzam, tak. Dokładnie w aksjomacie Elsenberga, w tym artykule profesora Błoniewicza jest tak wskazane, że rozum powinien kierować wolą. Także tutaj jak najbardziej. To jest taka wersja intelektualizmu etycznego, normatywna.
Zgłosił się również pan Patryk Kosowski, sygnalizując, że się spóźnił i że ma nadzieję, że go dużo nie ominęło. Szanowny panie Patryku, może pan nadrobić po zakończeniu dzisiejszego seminarium, gdyż zapisy transmisji są dostępne. Bardzo zachęcamy do wysłuchania referatu pana Błaszaka, bo zwłaszcza, że ma tak doskonałe opinie. Teraz ktoś ukrywający się pod dziwnym nikiem, więc proszę pozwolić, że nie będę wymieniać. Natomiast zadaje ten nasz słuchacz następujące pytanie. Czy sprawiedliwość miłosierna jest sprawiedliwością? Profesor Wolniewicz w mojej ocenie odpowiedziałby, że nie, że to są jakby dwa atrybuty, czy to Boga, czy człowieczeństwa. Z jednej strony sprawiedliwość, a z drugiej strony miłosierdzie. Czasem się one mogą krzyżować, ale też zwykle one się rozchodzą. Taka by była moja odpowiedź. Pan Karol, co na to? Zgadzam się z panem profesorem. Kojarzę taki fragment, że chyba profesor Wolniewicz mówił, że sprawiedliwość jest najważniejszą wartością. I chyba, nie wiem dokładnie, czy było takie określenie, że jest taką wartością absolutną. Omawiając nawet etykę Schopenhauera, profesor Wolniewicz wprowadza osobno w ogóle pojęcie sprawiedliwości. Bo tam w etyce Schopenhauera jest bodajże pojęcie współczucia, jeszcze inne trzy pojęcia, a profesor Wolniewicz wprowadza specjalnie pojęcie sprawiedliwości jako takie też pierwotne. Ale zdecydowanie, co chcę podkreślić, byłaby to ta sprawiedliwość w sensie ścisłym właśnie. Czyli to jest zupełnie taka tutaj równościowo przyjęta ta definicja tej sprawiedliwości ścisłej. Czyli każdemu należne dobro i należne zło. To też dobrze widać, zwracam Państwa uwagę, bo pewnie większość z nas to wie, jak się profesor Wolniewicz wyrażał w trzech religiach chrześcijańskich. Widać te różnice. Otóż dwie religie zachodu, czyli rzymski katolicyzm i protestantyzm, uwzględniają jako rzecz osobną, właśnie odwołując się tutaj choćby do Cycerona, do tradycji rzymskiej, uwzględniają sprawiedliwość jako coś osobnego, natomiast albo ważnego, czy najważniejszego. Natomiast wschodnie chrześcijaństwo, prawosławie, no kładzie nacisk, jak wszyscy wiedzą, bo to choćby zawarte w tej idei Orygenesa, apokatastazy, na miłosierdzie. Także to w teologii tradycyjnej dobrze widać tutaj różnicę między dwiema sprawami. Bardzo proszę. Też w tym samym, w tej samej kwestii jeszcze jednozdaniowy komentarz pana Roberta Kumanka. Pobłażliwość nie jest sprawiedliwością. Tak, bo to sprawiedliwość w sensie miłosiernym to jest jakaś cząstkowa definicja, ale ona tak naprawdę zafałszowuje pojęcie sprawiedliwości, bo wskazuje na jeden aspekt tylko. No i no, coś, co jest połowiczne, to nie jest do końca, to nie jest po prostu właściwe też. To można tak odpowiedzieć na te kwestie sprawiedliwości miłosiernej. Pan profesor Jan Zubelewicz pisze. Według Wolniewicza słabością szkoły lwowsko-warszawskiej była antropologia filozoficzna. Wiara w przyrodzoną dobroć człowieka. Tom 4, strona 227. Tak, tak zwany melioryzm. On się wiązał w szkole lwowsko-warszawskiej właśnie z przyjęciem tego intelektualizmu etycznego, przynajmniej tak jest wskazane też w monografii, z tego co kojarzę, profesora Jana Wolińskiego. No, ale to jest bardzo ciekawe, ponieważ ten intelektualizm etyczny był łączony z absolutyzmem etycznym, czyli z przekonaniem, że wartości istnieją obiektywnie i wartości istnieją niezależnie od jakichś ocen czy emocji ludzi. To też zupełnie różnicuje szkołę lwowsko-warszawską od koła wiedeńskiego. Bo koło wiedeńskie uważało, że wartości to są tylko jakieś oceny ludzkie. Natomiast rzeczywiście ten intelektualizm etyczny występuje. No i tu profesor Wolniewicz też by się z tym nie zgodził oczywiście. Profesor Wolniewicz nawet już pod koniec swojego życia, powiedzmy, nie posługiwał się tyle pojęciem pejoryzmu, ile non-melioryzmu, prawda? Czyli to jest tak, że nie do końca człowiek jest wychowany do zła, tylko istnieje taki nacisk, powiedzmy, który sprowadza człowieka na złą drogę, a chodzi o to, żeby hamować ten nacisk w życiu przede wszystkim w życiu społecznym.
Tego nie było zupełnie w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. No właśnie przykładowo, tak pan profesor Zubelewicz pisze, to profesor Marian Przełęcki był takim przykładem tego melioryzmu tutaj, takiego miłosiernego chrześcijaństwa, powiedzmy nawiązując do tego wcześniejszego wątku, o którym mówiliśmy. Tak, a to jeszcze mój komentarz krótki tutaj bym dodał, że akurat w tej kwestii widać bardzo ważny rys osobowości profesora Wolniewicza. On się wypowiadał nawet kilkakrotnie expressis verbis w taki sposób, że wartościowa, cenna filozofia to nie jest filozofia prawdziwa. No w domyśle, bo do tej prawdy nie ma takiego dojścia jak w naukach ścisłych, natomiast filozofia cenna, filozofia wartościowa to jest filozofia jasna. Otóż wracając do sprawy melioryzmu, tego optymistycznego poglądu na naturę ludzką, on oczywiście odrzucał, czy nawet potępiał w czambuł tego typu stanowisko, ale nie odrzucał Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. No choćby ta kwestia absolutyzmu aksjologicznego, o której pan Karol wspominał, no była obecna, nie chcę powiedzieć powszechna, ale obecna w bardzo wyraźny sposób u Tatarkiewicza, u Czerzowskiego, że za to już szkoła warta jest szacunku, no nie mówiąc o tym, co podstawowe, o narzędziach logiki. Więc ja bym tutaj wskazał na pewien taki rys koncyliatorski, leibnicjański w umyśle i w osobowości profesora Wolniewicza. No nie wszystkich przeciwników trzeba od razu potępiać, trzeba z przeciwników korzystać, trzeba ich chwalić za to, za co się da ich chwalić. To myślę jakiś taki rzadko dzisiaj spotykany, powiedziałbym rycerski stosunek do przeciwnika, zapewnie przejęty od Elzenberga, bo to w tym duchu Elzenberg się wypowiadał, że przeciwnika trzeba zawsze interpretować w lepszy nawet sposób niż on sam się wypowiada. Bardzo proszę. Mamy jeszcze jedno pytanie na razie. Pan Maciej Wrzesiński pyta, czy wszyscy przedstawiciele Szkoły Lwowsko-Warszawskiej byli antropistami? Tak z marszu bym odpowiedział, że wszyscy. Znaczy rzecz tutaj polega na czymś innym. To też gdzieś jest w jakimś tekście profesora Wolniewicza, a jeśli nawet jest tylko zamarkowane, to znów przypominam sobie, wielokrotnie wypowiadał się profesor o tym, no, że czymś, co zrażało go do wielu przedstawicieli Szkoły Lwowsko-Warszawskiej, to był, no tak to nazwijmy bardzo dosadnie, nie pamiętam jakiego słowa tutaj profesor używał, jakiś nihilizm. To znaczy fakt, że oni w wielu sprawach ważnych nie zajmowali stanowiska. No takim przykładem postawy nihilistycznej był dla profesora Wolniewicza Kazimierz Ajdukiewicz, którego można za rozmaite rzeczy cenić i profesor zalecał studiowanie jego podręcznika na egzaminie. Nawet pamiętam, będąc studentem, uczyliśmy się z podręcznika Ajdukiewicza, to jeden z najlepszych podręczników do problematyki filozoficznej. Natomiast sam Ajdukiewicz, no profesor to cytował, wypowiadał się dość pogardliwie o filozofii, że to taka niepoważna jest dziedzina, natomiast to mi utkwiło w pamięci, bo profesorowi chyba też Wolniewiczowi utkwiło. W czasie I wojny światowej Ajdukiewicz był w wojskach inżynieryjnych i mówił, że stawianie mostów to jest pożyteczna i szacowna robota. Filozofia to takie tam dłubanie, rzecz zupełnie poboczna. Więc wracając do tego pytania i do tej kwestii, no Szkoła Lwowsko-Warszawska od wielu spraw odstępowała, wieloma sprawami się nie zajmowała, no niejako z definicji szyldu nie chciała wchodzić w kwestie metafizyczne, więc tutaj sytuacja była jakby różnorodna. Różnorodna. No tym, który reprezentował metafizykę, no przepraszam za kolokwializm, pełną gębą, bo to był tylko Tadeusz Kotarbiński. No tak jak profesor Woleński napisał, jedyna globalna koncepcja, prawda, czy jedyna systemowa koncepcja w obrębie Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Bardzo proszę. Tak, jedno jeszcze pytanie się pojawiło. Pan Maciej Geming pyta, a nie mają państwo wrażenia, że styl profesora Wolniewicza jest poniekąd wypadkową temperamentu i metafor Elzenberga oraz bogactwa i precyzji właśnie Kotarbińskiego?
Ja się dokładnie zgadzam z tym stwierdzeniem. Znaczy, to jest styl indywidualny, ale jak ja czytam swój taki ulubiony fragment profesora Wolniewicza, czyli jego credo, powiedzmy takie, wskazane w artykule Perspektywy eutanazji, ono ma dwie strony, bodajże składa się z 7 punktów, z tego co pamiętam. To tam, nie wiem jak to połączyć ze sobą, ale tam jest niezwykła lakoniczność w tym, przeplatana takimi elementami barokowymi, bym powiedział. To robi niesamowite wrażenie, to połączenie. Bo tak jak powiedziałem, to jest bardzo krótki tekst, on ma dwie strony. W nim są wyłożone no, tezy metafizyczne profesora Wolniewicza, a jednocześnie są tam wspaniałe metafory zapisanych ksiąg wszechświata, przykładowo krzywdy, której nikt nie wyrówna, która będzie zapisana odwiecznie w księgach wszechświata. Tego typu sformułowania, dlatego no, to jest połączenie zdecydowanie takiej lakoniczności, precyzji i jasnej myśli właśnie z takimi świetnymi metaforami. No, ja bym tutaj spróbował w tym punkcie króciutko, tak właśnie najkrócej jak mogę, scharakteryzować tę postawę Wolniewicza życiową, najogólniejszą. Ja myślę, że nie jest to wypadkowa tych dwóch, że to tak może oczywiście wyglądać, no nic w tym dziwnego. To były dwa autorytety, dwie jakieś postacie na firmamencie potężne, które oddziałały i wpłynęły na ukształtowanie się i nawyków, i metod, i zainteresowań profesora Wolniewicza, więc to tak może wyglądać, że to jest wypadkowa, ale ja myślę, to nie jest żadna wypadkowa, to jest jakaś figura osobna, jakiś osobny typ, który ja nawet z profesorem na ten temat rozmawiałem, bo kiedyś pisałem recenzję z trzeciego tomu Filozofii i Wartości i tam te recenzje profesorowi dałem do wglądu. No i taka może niezręczna trochę sytuacja nastąpiła, że z Wolniewiczem rozmawiałem o typie Wolniewicza. On słuchał tego, co ja miałem do powiedzenia, tak częściowo się zgadzając. Pewnie on się nad tym głęboko nie zastanawiał, bo to był właśnie heterocentryk. To był człowiek, który nie lubił się. On nawet to gdzieś kiedyś deklaratywnie sformułował, że on nie lubi się nad sobą tutaj zastanawiać. Natomiast no, ewidentnie Wolniewicz był typem heterocentryka. No, pisał wielokrotnie, mówiliśmy nawet na seminarium naszym, że brzydził się, można tak powiedzieć, dosadnie autocentryzmem. Był heterocentrykiem, jego wola była skierowana na zewnątrz, no, ale nie był perfekcjonistą w tym sensie elzenbergowskim czy paskalowskim. Ja tutaj no, z braku jakiejś terminologii ukutej i przyjętej, bym takiej formuły podwójnej użył, że Wolniewicz był ergocentryczny, to jest jego w ogóle słowo. Ergocentryzm to by było zafiksowanie umysłu i woli na dzieło. Nie na perfekcję, bo ona właśnie na duszę miała być ta perfekcja skierowana u Elzenberga, tylko na dzieło. Wolniewicz żądał dzieł, ale żądał nie od wszystkich. I to właśnie drugi składnik tej charakterystyki, nazwałbym rzecz tutaj solidarystyczny ergocentryzm. Solidarystyczny, to znaczy Wolniewicz brał pod uwagę wspólnotę, takie koncentryczne trzy wspólnoty, chrześcijańska, najszerszy krąg, wewnątrz polska wspólnota, a wewnątrz rodzinna wspólnota. Otóż Wolniewicz żądał piramid, żądał dzieł, ale od ludzi, z którymi był blisko, od bliskich. Natomiast od innych nie. I to by była jakaś specyficzna postawa względem życia. Na pewno współpracownicy profesora Wolniewicza łamali sobie całe życie głowę nad tym, jak jego tutaj zaszufladować. Żadna to jest wypadkowa Elzenberga i Kotarbińskiego. Coś absolutnie trzeciego. Dziękuję. Pan Patryk Kosowski. Profesor Wolniewicz był rycerzem też w tym sensie, że pomimo swojej wielkości nigdy, ale to nigdy, nie traktował z wyższością ludzi przeciętnych, takich jak ja choćby. Dlatego Wolniewicz jest dla każdego, nie tylko dla intelektualistów. A to zanim panowie coś powiedzą, to może ja pozwolę sobie się w pełni zgodzić z tym, co pisze pan Patryk Kosowski. Wiem, w jaki sposób mój ojciec podchodził do ludzi całkowicie niezwiązanych z filozofią i jak z każdym potrafił porozmawiać,
w tym także z gospodarzem mieszkającym głęboko w górach, w Pieninach, z którym przez lata się przyjaźnił, który absolutnie nie był partnerem na gruncie filozofii. Tak, ale tutaj odsyłam Państwa uwagę i pamięć do tego spotkania naszego seminaryjnego, które dotyczyło estetyki. Proszę sobie przypomnieć, profesor definiuje piękno wychodząc od szerszej kategorii, od rzemiosła. I teraz to się pięknie zgadza z tym, co przed chwilą usłyszeliśmy. No, jakikolwiek człowiek napotkany, o ile tylko reprezentuje w dowolnym fachu no, porządne rzemiosło, jakieś umiejętności, jakąś perfekcję, czy to w gotowaniu, czy w sprzątaniu, czy w opiece nad dziećmi, czy w czymkolwiek innym, wart już jest, no po pierwsze, i zaliczenia jego roboty, dzieł perfekcyjnych do wartości perfekcyjnych. Wartości perfekcyjne to nie tylko malowidła Rembrandta i wiersze Mickiewicza. Wartości perfekcyjne na różnym poziomie mogą się pojawiać i zaczynając od tych poziomów takich zwyczajnych, codziennych. Więc szacunek do każdego człowieka ze względu na jego postawę no, w dowolnej dziedzinie życia, no z wyjątkiem trzech, bo profesor mówił, to przypomnę w tym miejscu, że trzy są zawody, które uwłaczają człowieczeństwu: prostytucja, donosicielstwo i żebractwo. To tu żadnej perfekcji być nie może. Ja tutaj nie mogę nic więcej dodać po tych wypowiedziach. Tutaj. Zgadzam się całkowicie. Życie jest tyle warte, ile jest w nim realizacji właśnie wartości perfekcyjnych, a to jest zupełnie niezależne od statusu jakiegokolwiek ekonomicznego czy innego, kulturowego. Na razie nie mamy nowych. To ja miałbym pytanie. Nie wiem, do kogo to pytanie skierować. Kieruję i do pana Karola, i do profesora Jana Zygmunta, jeżeli nas słucha i może udzielić jakiejś odpowiedzi. Otóż ja czytając wcześniej, bo pan Karol mi udostępnił do wglądu ten swój referat, zatrzymałem się w kilku miejscach. Przyszła mi taka rzecz do głowy, kiedy usłyszałem, a dzisiaj to zostało powtórzone, o tej kontrowersji wewnątrz obozu szkoły lwowsko-warszawskiej wokół definicji, wokół w ogóle pojęcia definicji. No i przypomnę ten spór, który można tutaj rozpisać po jednej stronie między profesorem Wolniewiczem z jego skłonnością do definicji aksjomatycznych, a z drugiej strony Alfredem Tarskim, no z jego jakąś niechęcią do tych definicji aksjomatycznych. I przyszło mi do głowy, że to jest jakiś przejaw tego, o czym także pan Karol wspominał dzisiaj, mianowicie nastawienia do sądów syntetycznych a priori. Czy to by tak nie było, no u profesora Wolniewicza sądy syntetyczne a priori to jest coś na porządku dziennym. No, mówił wielokrotnie, wszystko co największe w filozofii to są sądy syntetyczne a priori. Wszystkie wielkie idee filozoficzne, cała metafizyka to są sądy syntetyczne a priori. Nad tym zagadnieniem, co to jest, co to jest, to wiemy, ale skąd się bierze, tego nie wiemy. To można by się dalej zastanawiać. Natomiast no, moje pytanie byłoby takie, czy przypadkiem ta rozbieżność poglądów dotycząca definicji i jakby konfrontacja dwóch logików, bo i Tarski i Wolniewicz tą logikę reprezentują, no czy ona nie wynika z tego, że Tarski był jakimś empirystą, który się odnosił z niechęcią do sądów syntetycznych a priori, albo w ogóle negował sądy syntetyczne a priori, tak jak pan to mówił w duchu Koła Wiedeńskiego, czy Tarski nie był tutaj jakby podobny intelektualnie do Koła Wiedeńskiego, do Carnapów i innych szlików i on po prostu może odrzucał sądy syntetyczne a priori. Tego nie wiem, ale tak podejrzewam. Pan Karol co myśli w tej sprawie? Tego też nie wiem, ale to jest właśnie pytanie o to, skąd się biorą aksjomaty. I właśnie przykładowo profesor Łukasiewicz pisał, że przed wyborem aksjomatów jest tak zwana faza przedaksjomatyczna właśnie i ona musi się opierać na intuicji filozoficznej. Nawet w jakiejkolwiek aksjomatyce, powiedzmy, żeby wybrać aksjomaty, to trzeba mieć już jakieś pojęcie jakiejkolwiek koncepcji. I to pojęcie jest właśnie filozoficzne, nie wiem, czy można je nazwać metafizycznym,
Ale to jest właśnie pytanie o wybór samych aksjomatów, bo dopiero konkretne twierdzenia wynikają w sposób inferencyjny, na podstawie reguł inferencji z aksjomatów, ale same aksjomaty przecież trzeba wybrać. I to by było takie właśnie pytanie o to. No właśnie, szkoła kołowiedeńskie, zdania protokolarne wyłącznie. No i oczywiście no to jest problem tych takich luk w filozofii kołowiedeńskiego, które można, właściwie no, których oni nie chcieli wypełniać metafizyką, ale gdzie chyba konieczne jest wypełnienie trochę ich metafizyką, bo bez tego się nie da pójść w ogóle dalej. No wiadomo, że jest ten klasyczny argument dotyczący szkoły wiedeńskiej, gdzie oni przyjmują, że znaczeniem zdania jest metoda empiryczna jego weryfikacji. Ale samo to zdanie przecież nie ma charakteru empirycznego. Samo to zdanie, które mówi o tym, że metodą zdania, metodą sensowności zdania, sensem zdania jest empiryczna metoda jego weryfikacji. Ale no właśnie to samo zdanie też nie podpada pod kategorię empiryczną, bo jego się nie da empirycznie sprawdzić. Czyli można powiedzieć, że od jakichś tam zdań, bo to jest takie pytanie, czy pewne tezy metafizyczne rzeczywiście można uznać za sądy syntetyczne a priori, i chyba trzeba by było tak powiedzieć, bo klasycznym zdaniem analitycznym są na przykład, nie wiem, tautologie logiczne przykładowo, a rzeczywiście zdania metafizyczne to jest jakieś połączenie trochę wiedzy, jakiejś intuicyjnej być może, a z jakimiś naturalnymi dyspozycjami ludzkimi, ujawnionymi, powiedzmy ukrytymi w charakterze, czy nawet w kodzie biologicznym, w kodzie DNA. No i właśnie z nich my być może powstają takie, właśnie wychodzą na jaw takie intuicje. To ja bym to tak może widział, ale nie mam pojęcia, jak profesor Tarski właśnie to na to patrzył tak szczegółowo. Jak profesor Tarski też nie wiem, chociaż no podejrzewam, co już sygnalizowałem, że był tutaj empirystą i odrzucał sądy syntetyczne a priori. Natomiast no, jest ta kwestia fundamentalna, skąd się biorą sądy syntetyczne a priori, i profesor Wolniewicz miał tutaj dwie odpowiedzi. W zasadzie jedną odpowiedź, tylko ubierał dwojako w różne słowa. No jeżeli chciał to wyrazić jakoś lapidarnie i żartobliwie skończyć rozmowę, to mówił na nosa. Wszystko w filozofii robimy na nosa. Natomiast jeżeli chciał się w bardziej akademicki sposób wyrazić, to mówił właśnie o intuicji. No, proszę się zastanowić, to wystarczy kilka sekund, nic to nie daje. No, tu odwołujemy się po prostu do jakiegoś utartego od wieków stosowanego słowa, ale na czym by ta intuicja polegała? No, czy to są jakieś wglądy fenomenologiczne? Na pewno nie. Tutaj, jeśli dobrze sobie przypominam, to Ajdukiewicz w swoim podręczniku fenomenologów tych od Husserla to w ogóle szereguje jako jakąś odmianę empiryzmu, że te wglądy fenomenologiczne w istotę rzeczy to są jakieś wglądy natury empirycznej, jakiś podtyp, prawda? Nie zmysłami, tylko jakoś inaczej. Jak to ujmował profesor Wolniewicz, nie wiem, na pewno nie fenomenologicznie. I to jest, myślę, wielka kwestia. Być może nierozstrzygalna kwestia. No, wiele jest spraw pierwotnych, choćby geniusz. Na temat geniuszu profesor Wolniewicz powiedział, że to jest jakaś kategoria, pojęcie pierwotne. Niemożliwa jest tutaj eksplikacja pełna. Można najwyżej jakieś tutaj namiastki, charakterystyki podać. No a przypominam, taka słynna wypowiedź o Leibnicu, którego miał Wolniewicz za największego filozofa, chociaż mu melioryzm zarzucał także, ale no Leibniz. Leibniz to Leibniz, o taka odpowiedź była, prawda? Skąd to wielkie dzieło najpotężniejsze się wzięło? Bo Leibniz to był Leibniz, taka była odpowiedź. No bardzo tak, proszę. Tak. A ja jeszcze też a propos geniuszu, może przytoczę powiedzenie Hugo Steinhausa, co to jest geniusz. Gen i już. Mamy wypowiedzi. Pan Maciej Gemming uściśla swój wpis sugerujący, iż styl profesora Wolniewicza był wypadkową stylów Eisenberga i Katarbińskiego. Przez styl rozumiem podobieństwa na gruncie języka. Odnośnie typów znam wiele typów Eisenbergowskich, Katarbińszczyków czy Przeleńszczyków. Wolniewicza drugiego nie spotkałem, tu zgoda.
Natomiast do ostatniej kwestii, która była dyskutowana, pan Adam Cygański. Wolniewicz mówił, że aksjomaty biorą się z głowy, w sumie całkiem słusznie. I Patryk Kosowski, również w tym samym duchu, Wolniewicz w Filozofii i Wartości 1, mówi we wstępie, że metafizykę buduje się zawsze na intuicji. I pan Patryk Kosowski dalej. Dlatego Wolniewicz z niechęcią odnosił się do epistemologii. Tak, to prawda, z niechęcią. Tak, tak, tak. To jest. Profesor chyba miał taką metaforę, prawda, że to jest tak, jak że ktoś się chce nauczyć pływać, nie wskakując od razu do głębokiej wody, prawda? Bo to by było takie zajmowanie się właśnie teorią poznania tylko. Czyli no, nie byłoby tutaj tego esencjalnego, powiedzmy tego istotowego skupienia się na tych kwestiach ontologicznych tak naprawdę. Taka nauka pływania bez głębokiej tak, wody. To kiedyś tak żartobliwie wyraził się o filozofii w ogóle Leszek Kołakowski. Teraz sobie to przypomniałem, to by pięknie pasowało do właśnie epistemologii. Tak sądzę w duchu Wolniewicza. Filozof, mówi Kołakowski, to jest taki ptak, który zamiast śpiewać zajmuje się ornitologią. Więc tak by to było właśnie z epistemologią, a Wolniewicz wolał śpiewać, jak wszystkim Państwu wiadomo. Bardzo proszę. Jeszcze może krótko panu Gemmingowi tylko odpowiem, żeby mi to nie uciekło, bo o tym nie wspominałem. Zastanawiając się nad tymi typami, takimi zasadniczymi ludzkich postaw względem świata. No, wyróżniliśmy tu Konfucjusza z Kotarbińskim, Pascala z Elzenbergiem. No, ewidentnie takim typem trzecim, tu myślę większość by się zgodziło ludzi nawet spoza naszego seminarium, był Karol Wojtyła. To przecież jakiś taki pomnikowy typ, to by była na pewno postawa heterocentryczna, to znaczy skierowana na zewnątrz, do świata ludzi. No właśnie, i teraz co dalej? Czy eudaimonistyczna, no jakaś eudaimonistyczno-perfekcjonistyczna, bo ten Karol Wojtyła, zwłaszcza jako papież, wymagał od ludzi. On stawiał pewne żądania, pewne oczekiwania, więc tu jakaś doza perfekcjonizmu jest, ale też eudaimonizm, no bo to głowa Kościoła, więc troska o współwyznawców przede wszystkim, no a dalej o następne kręgi mieszkańców ziemi. No jak się ma Wolniewicz do Karola Wojtyły, to taka mi tylko tu myśl przychodzi do głowy, że Wolniewicz bardziej taki nastawiony na bardziej elitarnie, na węższy krąg bliźnich. Natomiast papież, rzecz jasna, na ten najszerszy, czy maksymalnie możliwie szeroki krąg. Ale wyczuwam tu jakieś podobieństwo, jakaś doza perfekcjonizmu i jakaś doza eudaimonizmu. No nie da się powiedzieć, że u Wolniewicza nie ma w ogóle nastawienia eudaimonistycznego. No, troska o zdrowie, zwłaszcza zdrowie bliźnich, to jakaś taka cecha na czole wypisana, tak mi się wydaje. Tyle w tej sprawie. Pan Rafał Grzozowski, może trochę poboczne pytanie. Czym jest intuicja? Tylko jakimś głosem spod świadomości, czy może czymś więcej? I czy profesor Wolniewicz odnosił się do tego tematu? No ja bym powiedział, że raczej się nie odnosił. Nie dlatego, że nie miał nic do powiedzenia, tylko dlatego, że uważał tutaj tę sprawę za jakąś niemożliwą do eksplikacji. No, przypominam sobie, mówiliśmy kiedyś o intuicji i to taka oczywista, banalna konstatacja, że intuicje mogą być różne, prawda? Że co innego jest na przykład intuicja estetyczna. Ludzie, którzy dysponują taką intuicją, no są znawcami sztuki. Z ich głosem się liczymy bardziej niż z głosem tych, którzy tej intuicji są pozbawieni. A co innego jest intuicja moralna. To jasne, że tu nie ma jakiejś uniwersalnej, aksjologicznej, tylko jest intuicja moralna, jest intuicja, na przykład Stanisław Lem dysponował taką intuicją moralną, ale nie tylko Lem. Wielu innych pisarzy i osób publicznych czymś takim dysponuje. O tym profesor Wolniewicz wspominał, no ale są pewnie inne odmiany. No, intuicja matematyczna to by było z kolei coś innego. Ja sobie myślę tak, Państwo żeście mnie sprowokowali, to ja przytoczę tutaj cytat
Żadnego lepszego nie znam. Ostatnie zdanie z książki Suma Technologii Stanisława Lema. Nie pamiętam, czy ja o tym mówiłem, ale zdanie krótkie, natomiast niezwykle jakieś treściwe. Tam Lem mówi, powinniśmy nauczyć się języka, który stwarza filozofów, kiedy nasz język stwarza tylko filozofię. Otóż Lem nie powiedział, a tutaj chodzi o DNA oczywiście, o język kreacyjny czy język twórczy, kiedy nasz język jest tylko odtwórczy czy odwzorowujący, więc powinniśmy nauczyć się języka DNA. I teraz proszę posłuchać, Lem nie mówi, że ten język DNA stwarza ludzi, tylko on mówi, że stwarza filozofów, to znaczy ludzi wraz z ich filozofiami. I teraz krótko przechodząc dalej, myślę sobie tutaj w duchu Lema i nie zdążyłem na ten temat, pewnie nikt nie zdążył z profesorem Wolniewiczem rozmawiać, ale myślę, że on byłby skłonny podobnie myśleć, że osoby ludzkie, indywidua przychodzą na świat z jakimiś skłonnościami poznawczymi. I te skłonności poznawcze, kiedy one się objawiają, na przykład skłonność do dualizmu, Platon się taki urodził ze skłonnością do dualizmu, czy Leibniz. Oni nie mogli stworzyć materialistycznej filozofii, a Demokryt właśnie się urodził ze skłonnością do monizmu, do materializmu i nie mógł stworzyć dualizmu, to wykluczone. Więc takie skłonności, które się objawiają w aktach poznawczych, w procesach myślowych, my nazywamy intuicją. To taka by była moja próba odpowiedzi. Co pan na to, panie Karolu? Skłonności. Profesor Wolniewicz mówił przy okazji chyba intuicji moralnej właśnie w tym artykule Hedonizm i obowiązek, że człowiek ma w sobie jakiegoś daimoniona. Tak brał to pojęcie za Sokratesem trochę, czyli taki głos wewnętrzny, tak naprawdę charakter człowieka, no, którego powiedzmy, no, występują tendencje przeciwne charakterowi człowieka, ale jednak ten charakter przeważa na końcu i powiedzmy człowiek kieruje się tym właśnie, co mu mówi ten głos daimoniona, trochę mówiąc tak bardzo metaforycznie, ale tutaj moglibyśmy ująć właśnie w takie trochę pojęcie metaforyczne te kwestie intuicji etycznej. Co do innych intuicji rzeczywiście nie kojarzę wypowiedzi, natomiast no, na pewno jest to jakieś pojęcie pierwotne, podobne trochę jak pierwotnym pojęciem jest wola, prawda? Bo woli też się nic nie tłumaczy, a wola tłumaczy wszystko, prawda? W tym sensie, czyli te skutki działania człowieka, natomiast już pytając o samą przyczynę woli nie możemy o to pytać. Nie możemy chcieć tego, czego chcemy, możemy tylko działać tak, jak chcemy. No tak, ale że wola to są skłonności, no to jest jakby z definicji to wynika. Mm-hmm. Natomiast wola to jest ogół chceń, mówił profesor Wolniewicz, czyli rozszerzając, to są jakieś skłonności, to nie budzi tutaj żadnych wątpliwości. Natomiast inaczej jest w kwestiach intelektualnych i ja bym tutaj, żeby nie być gołosłownym, wskazał na książkę, na którą profesor Wolniewicz powoływał się kilkakrotnie. To chyba ostatnia książka napisana przez Popera, Karla Raimunda Popera. To nawet nie książka, to są spisane wykłady wygłoszone pod koniec życia przez Popera i ta książeczka krótka ma tytuł Świat skłonności. Tam Popper no, jakoś stara się ująć skłonność jako centralną metafizyczną kategorię, powiada, że zachowaniami istot żywych sterują skłonności. One są inne u roślin, inne u zwierząt, inne u ludzi. I ja tutaj jakby w tym duchu, wiedząc, że profesor cenił tę książkę, profesor Wolniewicz, o tych skłonnościach powiedziałem. Więc byłyby jakieś skłonności intelektualne. To znaczy my trafiamy na różne zdania syntetyczne a priori, bo tam ktoś je wymyślił i sformułował i podał, jakiś Leibniz albo Kant. I teraz jedne do nas przemawiają, a drugie nie przemawiają, bo mamy skłonności takie, a nie inne. Tak bym to rozumiał. Bardzo proszę. Może jeszcze mamy głosy? Słuchamy. Dyskusji. Pan doktor Jędrzej Stanisławek. Sądy syntetyczne a priori to po prostu hipotezy. Filozofia tylko z nich się składa. Aksjomaty są próbą zapisania intuicji w sposób klarowny, hipotezy często także. No tak, ale tu jest pewna różnica, przynajmniej w mowie potocznej, ale także w jakichś ścisłych wywodach, myślę, też ta różnica pozostaje. Hipoteza jest czymś takim tymczasowym, doraźnym, chybotliwym,
No właśnie hipoteza, coś o czym się wyrażamy no z jakąś dozą lekceważenia. Natomiast kiedy mówimy aksjomat, profesor Wolniewicz mówił, że w życiu rzadko zmieniał aksjomaty. Cztery aksjomaty zmienił, świat to na nim wymusił. Więc jak mówimy aksjomat, to mówimy jakoś mocniej, bardziej rzeczowo i z większą tutaj emfazą niż hipoteza. Więc tu bym się w pełni nie zgodził z tym. To znaczy, no są to hipotezy, ale to są jakieś szczególne hipotezy umocowane jakoś, ja bym powiedział osobowościowo umocowane. Różne hipotezy panu Stanisławkowi do głowy przychodzą, ale jednych się trzyma, a inne odrzuca. No bo przecież to nie są hipotezy, które zweryfikujemy empirycznie. To nie o takie przecież chodzi hipotezy. Bardzo proszę. Dłuższa wypowiedź pana Roberta Kumanka. Moim zdaniem definiowanie poprzez teorię jest słuszne metodologicznie, bo na przykład teoria zbiorów nie definiuje zbioru, a wnosi ogrom prawdy o zbiorach. Aksjomaty właśnie weryfikuje się poprzez empiryczne sprawdzenie konsekwencji z aksjomatów wynikających. Może intuicja poznawcza jest rodzajem czucia wartości logicznych? Takim pytaniem kończy pan Robert Kumanek. By było zgodne z Wittgensteinem, powiedzmy, że w strukturze logiki odbija się struktura świata, prawda? Ten paralelizm tak zwany logiczno-ontologiczny. No i właśnie tutaj pan Kumanek też o tym napisał. Wittgenstein uważał, że tautologie logiczne są zdaniami bezsensownymi, ponieważ one nie mówią nic o treści świata, ale mówią o strukturze świata. Czyli one są jak gdyby takim, nie wiem, gdyby porównać świat do czegoś, co jest wewnątrz okręgu, to logika jest tym okręgiem właśnie, powiedzmy, wewnątrz którego jest świat. Więc to rzeczywiście może wynikać właśnie z tego. To jest taki wittgensteinowski pogląd, tak, moim zdaniem. Bardzo proszę. Pan Grzegorz Kwicki, że człowiek rodzi się ze skłonnością do określonego światopoglądu jest być może prawdą, ale co w sytuacji, gdy człowiek zmienia w ciągu życia swój światopogląd, na przykład z religijnego staje się ateistą? No, na ten temat z profesorem Wolniewiczem wielokrotnie prowadziliśmy jego słuchacze, współpracownicy rozmowy na temat zjawiska, no przecież powszechnego, historycznego, jakim jest konwersja. No, zwykle mówiąc o konwersji mamy na myśli konfesję, przynależność do wyznania religijnego, no, ale można to traktować szerzej, mówiąc o jakiejś konwersji w obrębie poglądu na świat. I to się wielokrotnie zdarzało. No, takim przykładem książkowym i omawianym przez historyków Leszek Kołakowski. Leszek Kołakowski, który był marksistą i to takim marksistą żarliwym, z pistoletem nawet chodził. A później się jego losy potoczyły zupełnie w innym kierunku i jego poglądy ewoluowały. Ale to ja bym odpowiedział i profesor też, o ile dobrze przypominam sobie, w ten sposób myślał, że no może być tak, że ktoś ma skłonności, ale trafia pośród wrony takie albo inne i te wrony wywierają na niego taki wpływ, że on idzie w innym kierunku. Potem się jakoś oswobadza i te genetycznie zapisane skłonności dochodzą do głosu, więc no wszystko na to wskazuje, że Leszek Kołakowski był dualistą i był irracjonalistą i to w jego dojrzałej filozofii doszło do głosu, a że wcześniej był marksistą, a nawet był asystentem Tadeusza Kotarbińskiego. On nie lubił się do tego przyznawać, ale to jest ważny element biografii Leszka Kołakowskiego. On zaczynał jako asystent Tadeusza Kotarbińskiego. Więc tak bym odpowiedział panu, że to może pójść na opak w życiu, że te skłonności mogą być przytłumione, możemy być skierowani, wychowywani w inną stronę, a później konwersja pokaże, że jednak te skłonności wrodzone wygrywają. A może być też chyba odwrotnie, że ktoś z tymi skłonnościami zaczyna, a później trafia gdzieś tam w takie środowisko, które wymusza na nim zmianę, choć to chyba rzadsze. Bardzo proszę. Pan Adam Cygański, odnosząc się do wypowiedzi pana Kumanka. Ale jak empirycznie sprawdzić prawdziwość zdania istnieją zbiory? I czy da się czuć, że jest ono prawdziwe lub nie? Pan Kumanek już to odpowiada. Wystarczy podać jeden przykład zbioru, na przykład żołędzi.
i na to pan Cygański. Trochę to podobne do ostatnio modnego mówienia o czuciu się mężczyzną, kobietą, czymś tam jeszcze innym. Taka dyskusja się wywiązała pomiędzy naszymi słuchaczami. No tak, ale w tej dyskusji już ja wyczuwam bardzo jasny sposób, pewne inklinacje, pewne skłonności wrodzone. No ktoś, kto jest nominalistą i bierze pod uwagę tylko konkrety, a jeszcze bardziej konkrety materialne, o których tutaj pan Karol w referacie mówił, no to dla niego w ogóle to brzmi niedorzecznie, jakieś tam zbiory. No, zbiory to są jakieś takie chwyty, które mają nam ułatwić wysławianie się czy porozumiewanie się. Nie ma żadnych zbiorów, powie nominalista. Natomiast ktoś, kto ma nastawienie inne, inne skłonności, no będzie widział zbiory. No są tacy ludzie zapewne, które na oczy niejako widzą zbiory. Prawda, mamy zbiór jabłek i on nie widzi jabłek, tylko widzi zbiór. Tacy ludzie są, to ja myślę, że to są takie skłonności. No to matematycy się wywodzą właśnie z takiej kategorii ludzi. Bardzo proszę. Dyskusja na razie się wyczerpała. Dobrze, proszę Państwa, to w takim razie my zajmiemy chwilę tutaj jako zarząd, próbując podsumować, powiedzieć coś na temat tego naszego seminarium jako całości, bo ono dobiega właśnie końca. I oddaję głos pani Ewie Wolniewicz-Warskiej. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Kończą się zjazdy naszego seminarium i kończy się pierwszy pełen rok działalności Fundacji Katedra Bogusława Wolniewicza. Przypomnę, fundacja została powołana do życia w drugiej połowie ubiegłego roku. Co z fundacji udało się osiągnąć w ciągu tego mijającego roku? Najważniejsze osiągnięcia to, no, po pierwsze, wydanie książki Filozofia i wartości post factum, będącej piątym tomem cyklu. I ta książka stała się wyzwalaczem całego cyklu zjazdów naszego seminarium i pomysłu na zorganizowanie takiego seminarium. 12 zjazdów się odbyło. Wszystkie dotyczyły myśli mojego ojca, profesora Bogusława Wolniewicza, w różnych wątkach i każde z tych zjazdów, jak pokazywała dyskusja, wzbudził duże zainteresowanie. Ponadto warto też zwrócić uwagę na jeszcze jedno istotne osiągnięcie naszej fundacji, a mianowicie na fakt nadania odznaczenia państwowego Gloria Artis panu Wiktorowi Jaźniewiczowi. Wręczenie tego odznaczenia odbyło się też w trakcie naszego seminarium. To są główne osiągnięcia tego roku. Co w przyszłym roku? Bardzo chętnie byśmy kontynuowali w tej czy w jakiejś innej formule spotkania seminaryjne. Będziemy nad tym pracować i poszukamy takiej możliwości. Ponadto powstał pomysł przygotowania filmu dokumentalnego o moim ojcu. Mam nadzieję, że też uda nam się tę inicjatywę przeprowadzić. A oczywiście również jako konsekwencja tego seminarium, referaty, które były wygłaszane przez te wszystkie zjazdy, zostaną wydrukowane, także będzie także taki pisemny ślad przeprowadzenia tego seminarium. Na koniec chciałam złożyć duże podziękowania. Dobiegliśmy do końca tych 12 zjazdów. Chciałam bardzo podziękować wszystkim prelegentom,
którzy niezwykle rzetelnie przygotowywali się do referatów. Każdy z referatów był niezwykle interesujący. Bardzo dziękuję słuchaczom, którzy dopisywali bezpośrednio tu na sali, dopóki takie spotkania były możliwe, a także tym słuchaczom, którzy od początku uczestniczyli w naszych spotkaniach zdalnie, a od połowy naszego przedsięwzięcia wszyscy zdalnie i bardzo aktywnie. Oczywiście również dziękujemy Ministerstwu Kultury i NCK za wsparcie naszej inicjatywy. To bez tego wsparcia byłoby nam niezwykle trudno to zorganizować. Dziękujemy Kolegium Intermarium za udzielenie gościny i udzielenie sali. Także dziękuję studiu Oficyna i panu Pawłowi Smitrowskiemu, dzięki któremu były możliwe transmisje online i zapisy tych transmisji. A na samym końcu i najbardziej chciałabym podziękować panu Pawłowi Okołowskiemu, gdyż on dał pomysł na całość merytorycznie takiego seminarium, czuwał od strony naukowej, więc bez niego na pewno by się to nie udało. Bardzo dziękuję. Ja jeszcze może pozwolę sobie spojrzeć na dyskusję, ponieważ jeszcze wpisy się pojawiły, także proszę pozwolić, jeszcze przeczytam to, co się pojawiło. Dalsza dyskusja pomiędzy panami Kumankiem i Cygańskim. O zbiorach i pan Kumanek sugeruje, że wystarczy pójść pod dąb i znaleźć parę żołędzi, żeby się przekonać, że zbiory nie istnieją tylko w naszych głowach. Na koniec chciałam wszystkim Państwu życzyć dobrych, rodzinnych, zdrowych świąt, wszelkiej pomyślności w nowym roku, dużo zdrowia w nowym roku i żebyśmy jak najszybciej mogli spotykać się znowu bezpośrednio. Dziękuję bardzo. Że ja sobie pozwolę dołączyć dwa słowa od siebie. Przyłączam się do tych podziękowań i wszystkich spraw, które pani Ewa Wolniewicz-Warska tutaj przedstawiła. No to w naszym imieniu zarządu. Ale chciałbym tutaj takie dwa grosze od siebie dodać, które bym zatytułował owoce tego seminarium. Zastanawiałem się nad owocami, myślę, że takie owoce są. Czy my je widzimy jako konkrety, będąc nominalistami, czy jako zbiory, to pomijam. W każdym bądź razie no największym osiągnięciem jest, proszę Państwa, kilkanaście osób spośród młodych ludzi, no, których traktujemy jako już tutaj członków naszej wspólnoty, jako ludzi, którzy będą współtworzyć to seminarium w kolejnych latach. Jeden przykład mamy, pana Karola Błaszczaka, którego poznaliśmy w tym roku, a już tutaj został mianowany prelegentem. Wywiązał się wyśmienicie zresztą z zadania dzisiejszego, więc największe osiągnięcie to jest właśnie pozyskanie młodych ludzi, którzy przecież bezinteresownie uczestniczą. Uczestniczycie Państwo bezinteresownie w sprawie. Drugi z owoców, no to byłoby tych 12 filmów. Tutaj z kolei ja się odwdzięczam podziękowaniem dla pani Ewy Wolniewicz. Bez niej by nie było tego studio i pana Pawła, kamerzysty, operatora i tych transmisji, no, które zostają jako świadectwo nie tylko referatów, ale właśnie dyskusji. No, średnio patrzyliśmy po 300 wejść, mają te referaty, to przecież jest więcej niż by się kiedykolwiek ludzi na sali zebrało.
300 wejść. No mamy tutaj dwóch pionierów, pan Balcerowski i profesor Omyła są widocznie gwiazdami internetu, bo jeden ma ponad 500, a drugi ponad 400 wejść. To też jest ważne osiągnięcie. No i w końcu ta publikacja książkowa, która ja o tym chyba wspominałem, ale no mamy ambicję taką, żeby te teksty przed wydrukowaniem, żeby je dopracować, żeby je poprawić, żeby może uzupełnić o jakieś elementy dyskusji, która się tutaj toczyła. Na pewno te teksty będą lepsze w wydaniu książkowym niż w tej formie ustnej, w jakiej były wygłaszane, no ale tak być musiało. Zbliżają się święta Bożego Narodzenia, także się przyłączam do życzeń, które złożyła przedmówczyni moja. Szanowna, życzę Państwu no, spokojnych, zdrowych i radosnych świąt. I zapraszam do odwiedzania stron profesora Bogusława Wolniewicza i do szykowania się w przyszłym roku na podobne seminarium. Bardzo dziękuję i do zobaczenia.